Cześć, nazywam się Nico Hulkenberg, jestem kierowcą Sahara Force India i zabiorę was na jedno okrążenie. Witajcie w Austrii na wyścigu w Spielberg. Na tym torze ścigać się będziemy po raz trzeci. Obowiązkowo, będąc w Austrii, koniecznie trzeba iść na schnitzel. To właśnie stamtąd schnitzel pochodzi. Absolutnie to uwielbiam i za każdym razem, jak jestem tam, to muszę zjeść choć raz. A jeśli macie okazję, to polecam również Kaiserschmarrn. To typowy austriacki deser. Jest fantastyczny, uwielbiam go. Tak, Spielberg jest w zasadzie w samym środku niczego. Nic tu za bardzo naokoło nie ma. Pola, dużo krów, mnóstwo zieleni, przepiękne widoki. A tor jest naprawdę krótki. W zasadzie nie ma za dużo zakrętów. Ale żebyście nie wyrobili sobie fałszywej opinii, to nadal jest bardzo wymagający i techniczny tor. Jest dużo wzniesień, tor prowadzi w górę, w dół i jest kilka naprawdę paskudnie, zdradliwych, technicznych zakrętów. Na papierze wygląda to prosto i spokojnie, ale tak naprawdę, żeby osiągnąć dobry czas okrążenia, to nie jest wcale takie proste. Większość czasu musisz uważać na balans, bo jest sporo długich zakrętów w średniej prędkości, gdzie musisz właśnie przypilnować balansu, żeby uzyskać przyzwoity czas okrążenia. To get a decent lap time.